ogórkowa po mojemu. Ogórki to źródło witaminy K, witaminy C, błonnika, probiotyków, są niskokaloryczne. Probiotyki wspomagają trawienie. Jest tego dużo w ogórkach. Ogórki starte, kwas zostawiony, też pójdzie do zupy. Zupa znana od XIX wieku. Była szykowana przeważnie w lecie. Tutaj koper, duża ilość kopru. Ja lubię. Jeżeli nie lubicie, możecie dodać natkę. Jeżeli nie lubicie zieleniny, nie dodajecie. Każdy ma wolną wolę. Jeśli nie lubi, nie dodaje. W XIX wieku przyrządzano tą zupę przeważnie w lecie. Ziemniaki, też do zupy. Gruba kostka, żeby się nam nie rozpłynęły, nie znikły w zupie. Żeby było wyraziście. Była przygotowywana właśnie w lecie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy były kiszone ogórki, było ich mnóstwo. Tutaj warzywa. Już z wywaru, starte, gotowe, ugotowane. Gdy kiszono ogórki, przygotowywano zupę. Inna nazwa zupy to jest żur ogórkowy lub zupa kiszona. Ziemniaki do wywaru jako pierwsze. Niech się ugotują. Dlatego, że się obrażą, jakby były gotowane zaraz po ogórkach. No takie są ziemniaki. Jak im kwaśno, to się nie chcą ugotować. Gdy ziemniaki się ugotują, dodajemy warzywa. Warzywa są ugotowane, więc to tylko zajmie chwileczkę, żeby się zagotowały razem z ziemniakami. Się zagotują, będzie wszystko w porządku. Wtedy właśnie dodam ogórki. I to jest ten moment. Wszystko wrze, ziemniaki gotowe. Wchodzą ogóreczki ze swoim wyrazistym smakiem, ze swoim kwasem, z całą tą esencją tej zupy. Zostawiam, niech się ugotują, zmiękną. Jedną z charakterystycznych cech ogórków jest to, że one są chrupiące. Są bardzo zdrowe. I teraz to się zagotowało, odkrywam i wlewam cały kwas. Cały, calusieńki kwas, jaki był. Ta zupa ma być wyrazista, ma mieć smak. To ma być czuć, że to jest właśnie zupa ogórkowa. Albo według starego nazewnictwa żur ogórkowy. Czosnek, śmietana. Mieszam razem, hartuję. Zabielam tym naszą zupę ogórkową, żeby było ładnie, biało i ze smakiem. I na to duża ilość kopru. No ja lubię, jeżeli nie lubicie, nie dodajecie. Nie zmuszam. Do tego oczywiście sól, pieprz. Kto co lubi, może sobie to zaostrzyć też, jak lubi na przykład ogórkową z chili. Proszę bardzo. Wyobraźnia w gastronomii nie zna granic. Ja dodaję tylko pieprz i sól. Wyważę był liść laurowy, ziele angielskie. Nalewam do miski, posypuję koprem i gotowe. Smacznego.